Powiedzmy, że mamy macierz C, to jest macierz N na M, czyli ma N wierszy, M kolumn i ma taką własność, że jej kolumny tworzą układ ortonormalny. Może zapiszmy, czyli K1, może nazwijmy to KM, to są wektory w Rn i to są kolumny naszej macierzy C. I teraz układ ortonormalny, to znaczy, że jak wezmę iloczyn skalarny dwóch takich kolumn, Ki razy Kj, no to dostanę albo 1, albo 0. Dostanę 1, jeżeli i jest równe j, albo 0, jeżeli i jest różne od j. Czyli kolumny, różne kolumny są do siebie, wszystkie kolumny są do siebie wzajemnie prostopadłe, no a, i każda kolumna ma długość 1, prawda? Bo tu jest to napisane. Teraz zobaczmy, jak ten warunek wygląda w terminach macierzy C. I tutaj może przypomnę, że jeżeli mam iloczyn skalarny wektora xy, dwóch wektorów, to mogę, jeżeli te wektory, czyli jeżeli x to jest tak, traktujemy to jako takie kolumienki, x1, xm, n, a y to jest y1, yn, no to wiemy, że ten iloczyn skalarny to jest x1, y1 plus x2, y2 i tak dalej plus xn, yn. I to jest to samo, co jakbym pomnożył, położył ten wektor x, potraktował go jako macierz o jednym wierszu i kolumnach i pomnożył macierzowo przez y. Prawda? Czyli x transponowane y to jest to samo, co x skalarnie z y. To jest mnożenie macierzy. Teraz jak się na to tak popatrzy, to ten warunek oznacza dokładnie, że macierz C transponowane C, czyli macierz C transponowane, czyli ma zamienione wiersze z kolumnami, to jest, prawda, to jest wtedy macierz kwadratowa M na M. To już jest macierz kwadratowa M na M i ten warunek, ta macierz, to jest dokładnie jej wyraz IJ, to jest dokładnie KI razy KJ. I teraz to znaczy, że na przekątnej są same jedynki, a poza przekątną zera. To znaczy, że to jest macierz jednostkowa M na M. Czyli ten warunek C transponowane C jest macierzą jednostkową, oznacza, że kolumny macierzy C tworzą układ ortonormalny. Teraz, jeżeli M jest równe N, czyli C jest macierzą kwadratową, no to wtedy ten warunek mówi, że C transponowane jest równe C do minus pierwszej. Także macierz odwrotna jest równa macierzy transponowanej. No to jest bardzo wygodny warunek, prawda? Bo nie jest łatwo dla macierzy większych wymiarów obliczyć macierz odwrotną, tam jest jakiś skomplikowany wzór dosyć. No a dla macierzy, których kolumny są ortogonalne, tworzą układ ortonormalny, czyli prostopadłe są różne kolumny i każda ma długość 1, to bardzo łatwo znaleźć macierz odwrotną, po prostu trzeba policzyć macierz transponowaną. I takie macierze kwadratowe, które spełniają ten warunek, nazywają się macierzami ortogonalnymi, czyli macierz ortogonalny. Teraz, jeżeli mam taką macierz, to wiem, że taka macierz, mnożenie przez macierz zadaje mi pewne odwzorowanie. Czyli jeżeli wezmę x wektor, który... Znowuż, trzymamy tutaj wymiary naszej macierzy. Nasza macierz jest macierzą wymiaru n na m, czyli mogę mnożyć przez wektory z Rm i to jest z Rn, prawda? Czyli widzę, że taka macierz C zadaje mi pewne odwzorowanie z Rm, no właśnie, w Rn. Poprzez mnożenie z lewej strony wektora przez taką macierz. I to jest odwzorowanie liniowe, o tym było w jednym z poprzednich filmów, liniowe. I na odwrót, każde odwzorowanie liniowe z Rm w Rm jest takiej postaci. Dobrze, i to jest właśnie, chodzi o to, pokażemy, że jeżeli mam macierz ortogonalną, to odwzorowanie właśnie zachowuje długości wektorów i kąty między nimi. Nawet pokażemy więcej, że wystarczy ten warunek. To nie musi być macierz kwadratowa, byle tylko spełniała ten warunek, że C transponowane C jest macierzą jednostką. Teraz zobaczmy, że jakieś przykłady macierzy, które zachowują i nie zachowują. O co tutaj chodzi? Weźmy R2.
czyli nasz wektor, mamy dwa wektory x, y, 1, 0, 0, 1, czyli to są takie wektorki, wersory wzdłuż osi, prawda? X to jest wersor wzdłuż osi x, a to jest wzdłuż osi y, 0, 1, teraz a to jest taka macierz właśnie 1, 0, 1, 2, no to ax to jest 1, 1, możemy sobie narysować wektor ax, to będzie tutaj, a wektor AY to jest wektor 0, 2. Tutaj. No i widzimy tutaj, że ta macierz, no to odwzorowanie A, możemy sobie tak symbolicznie narysować, to jest A, no to nie zachowuje ani długości wektora, no wektor X miał długość 1, wektor AX, no nie ma długości 1, ma długość pierwiastek z 2, prawda, bo to jest przekątna kwadratu oboku 1, bo ona służy na 1, 1, co ma długość pierwiastek z 2. Wektor y miał długość 1, wektor ay ma długość 2. No i kąt, tutaj te wektory były prostopadłe, tutaj widać, że kąt jest 45 stopni, no bo to jest na proste y równe x. Czyli to odwzorowanie a nie zachowuje ani długości, ani kątów. No może przykład odwzorowania, które zachowuje, no nie będziemy pokazywać, pokażemy ogólnie, ale tu zobaczmy, znowuż, jeżeli mamy taką macierz, no to jest macierz ortogonalna, prawda? Zobaczmy, bo długość tego wektora pierwszej kolumny jest ile? 3 czwarte plus 1 czwarta, czyli 1 i tu ma to samo, bo tu jest, prawda, te same rzeczy, tylko jedna ma minus. I teraz iloczyn skalarny jest co? Minus pierwiastek 3 przez 4 plus pierwiastek, czyli 0, czyli to jest przykład macierzy ortogonalnej. No i teraz co ona robi z takim wektorem, naszym wersorkiem x? No to co? To jest pierwiastek 3 przez 2, 1 druga. No to gdzie to jest? Y jest 1 druga, to, no to jest mniej więcej coś takiego. Prawda? Tu jest, powiedzmy, symbolicznie, tu jest bx. Natomiast by, no by ma współrzędną pierwszą ujemną, drugą dodatnią. No to tak jak się wszystko to policzy, to jest by, to można zobaczyć, no te długości widać, że one mają takie same współrzędne jak, no tu liczyliśmy te długości, prawda, bo bx, ponieważ x to jest pierwszy wektor bazy standardowej, to oczywiście bx to jest pierwsza kolumna, czyli ten wektor ma długość 1, ten wektor też ma długość 1, bo to już policzyliśmy i one są wzajemnie prostopadłe, tak, czyli tu jest kąt prosty i tu jest kąt prosty. Czyli te macierze ortogonalne, no to one w zasadzie, prawda, prawie z drobną subtelnością jeszcze jest, że one to są takie obroty, prawda? Że te wektory są obracane, natomiast nie są ani rozciągane, ani tak jak tutaj. Prawda? Są rozciągane i jeszcze jest pewna zmiana kształtu figur. Tak? Tutaj jest, tu był kwadrat, a tu przeszło na jakiś taki równoległobok, jakbyśmy dopełnili. Dobrze. No dobrze, to teraz przejdźmy do tego, że rzeczywiście te odwzorowania zachowują długości wektorów i kąty i oba te fakty wynikają z tego, że one zachowują iloczyn skalarny. Czyli wtedy, czyli jeszcze raz, mamy macierz C tak jak było i zobaczmy, mamy dwa wektory x i y, które są w Rm i teraz mamy tę macierz C, która, czyli C transponowane C to jest jedynka m na m i C to jest macierz n na e. No i teraz zobaczmy, policzmy Cx razy Cy skalarnie. I teraz skorzystamy z tego, prawda, że ten iloczyn to jest nic innego jak pomnożenie Cx macierzy, prawda, to jest wektor w Rn. A to jest mnożenie macierzowe, Cy. I teraz wiemy, że jak transponujemy macierze, to iloczyn, transpozycja iloczynu to jest iloczyn macierzy transponowanych w odwrotnej kolejności, czyli to tutaj to jest x transponowane, c transponowane razy Cy. I teraz wiemy, że mnożenie macierzy jest łączne, to znaczy ja mogę inaczej rozstawić nawiasy. No i teraz korzystamy z tego warunku, prawda, że C transponowane C to jest macierz jednostkowa odpowiedniego wymiaru, czyli to jest X
T macierz jednostkowa na Y, no ale macierz jednostkowa na Y to jest Y, czyli to jest X T Y, czyli po prostu X razy X, nie ma kropki tutaj, X. Żadnej. X razy Y, tak? Czyli widzimy, że z tego warunku wynika, że iloczyn skalarny obrazów tych wektorów CX, CY, prawda? Ten iloczyn skalarny jest w Rn, prawda? Bo to jest inna ilość wymiarów. Tutaj jest, to są wektory w Rn, a to jest w Rm. Mimo tego, że to są w innych przestrzeniach, te iloczyny skalarne są takie same dzięki temu warunkom. No dobrze, i teraz już możemy zobaczyć, przejść do tego zasadniczego celu, dlatego że obie te rzeczy, zarówno długość wektora, jak i kąt pomiędzy wektorami są zdefiniowane przez iloczyn skalarny. Przypomnę, długość wektora to jest nic innego jak pierwiastek z iloczynu skalarnego wektora przez siebie. Czyli x. No dobrze, no to wiemy teraz, to zobaczmy. Czyli długość cx to jest pierwiastek z cx. Cx. No ale teraz wiemy, że to jest to samo, co pierwiastek z x razy x. No a to jest długość wektora x. Tak, czyli jeżeli c, kolumny macierzy c są, tworzą układ ortonormalny, to to odwzorowanie zadawane przez mnożenie wektora przez tę macierz zachowuje długości wektorów. Prawda? Długość cx jest taka sama jak długość x. Teraz kąt. Otóż no, w większej ilości wymiarów też, ale jak się zaczyna mówić o iloczynie skalarnym, to na przykład na płaszczyźnie, to się mówi, że iloczyn skalarny dwóch wektorów to jest tak, długość A, długość B razy kosinus kąta pomiędzy A i B. No taki jest, tak często tak się mówi o iloczynie skalarnym na samym początku nauki jakby. Teraz okazuje się, że czy to jest ten sam dla dwóch wymiarów, to jest ten sam iloczyn, że jak to się tak geometrycznie wszystko policzy, to wychodzi, że to jest właśnie ten iloczyn skalarny A1B1 plus A2B2. I w związku z tym w ogólnej sytuacji możemy zdefiniować kąt pomiędzy wektorami, czyli jeżeli x, y należą no, do Rn, to kąt, kosinus, no, to definiujemy kosinus kąta pomiędzy wektorami x i y, no właśnie w ten sposób, tak? Definiujemy jako, to są wektory, które nie są zerowe, x, y różne od wektora zerowego, to jest no właśnie tak jak z tego wzoru, czyli iloczyn skalarny x przez y przez długość x razy długość y. Teraz jak sobie przypomnicie, mówiliśmy o nierówności Cauchy-Schwarza w jednym z poprzednich filmów, to gwarantuje, ta nierówność gwarantuje nam, że to jest liczba pomiędzy minus 1 a 1, czyli rzeczywiście jest kosinusem pewnego kąta. I teraz możemy sobie już, prawda, czyli korzystając z tej definicji, liczymy kosinus cx, cx, cy. To jest co? Cx, cy podzielona przez długość cx, długość cy. No, a to jest, wiemy już, że to jest to samo, co x razy y, bo nasze odwzorowanie zachowuje iloczyn skalarny, tak jak tuśmy pokazali. No i zachowuje też długości. Czyli to jest to samo, co kosinus kąta pomiędzy x i y.